Dzisiejszy program jest nietypowy. Przyjechałem do dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej nr 11 imienia Królowej Jadwigi w Szpile na Jadwiżynie. Program rozpoczął pan dyrektor Grzegorz Wądłowski. Teraz tłumaczę dzieciom zasady mojej pracy. Między innymi jest to pogotowie weterynaryjne, które funkcjonuje w sytuacjach nagłych, także po godzinach. I nie ma tego numeru ogólnie dostępnego, tak jak numer 999. Trzeba wejść w internet i po prostu poszukać, wpisać pogotowie weterynaryjne Piła i wtedy można zadzwonić i warto ten numer sobie zapisać. Później opowiadałem dzieciom o tym, jak chronić pieski przed wysoką temperaturą w samochodzie. Zrobiłem test w którymś z poprzednich programów, tutaj pokazuję, jak wysoka jest temperatura w samochodzie, gdzie jest na zewnątrz temperatura 33 stopnie, jest słońce, a w samochodzie jest prawie 60. Te pieski nie można tak w samochodzie zostawiać, po prostu mogą się odwodnić, mogą nawet umrzeć. To jest bardzo niebezpieczne, zresztą tak samo jak dla ludzi. Teraz zaczynam uświadamiać dzieciom zasady zachowania się z niebezpiecznymi zwierzętami. Przede wszystkim jeśli chodzi o psy i to jest główny profil mojej działalności. Natomiast też w wypadku innych zwierząt zasady są mniej więcej takie same. Czyli zwierzak atakuje rękę. My musimy ręce podnieść do góry, żeby po prostu zwierzak nas nie atakował, bo ruszająca się ręka wabi zwierzaka, żeby ugryzł. Trzeba też zasłonić szyję, żeby zasłonić po prostu ważne miejsce, gdzie może być ugryzienie. Potem dzieci zadawały pytania. Pytania były bardzo różne. Dotyczyły różnych przypadków, czy to z ich zwierzętami, czy to z jakimiś innymi. Jedna dziewczynka zapytała o to, co zrobić, jak kotek ją udrapnie. Opowiadałem, jak wygląda obserwacja w kierunku wścieklizny, że to są 4 wizyty po kilka minut w ciągu 15 dni, ale najpierw trzeba pójść do lekarza ludzkiego i zgłosić taki przypadek. Też opisywałem, co zrobić w wypadku, gdy jakieś zwierzę się wałęsa, tu chodzi o psy, że należy zadzwonić na Straż Miejską i po prostu na numer 986 i zgłosić taki przypadek, ponieważ wałęsający pies zawsze stwarza jakieś zagrożenie, nie tylko dla ludzi, ale też po prostu dla samochodów, też dla samego siebie. Też opisywałem przypadki z mojego życia. I na końcu programu przypomniałem o zasadach konkursu, gdzie poprzedni program był pierwszy konkurs ogłoszony, teraz ogłosiłem drugi konkurs na rysunek swojego pupila albo jakiegoś ulubionego zwierzaka. Rysunek można przynieść do mnie do lecznicy, wysłać ewentualnie mailem, który za chwilkę będzie u dołu ekranu, a nagrodą w konkursie jest rabat 50% na wizytę w mojej lecznicy przy ulicy Lutyckiej 61 w Pile na Podlasiu. Jeżeli wizyta wynosi na przykład 100 zł, to 50 zł jest rabat. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.